10 najciekawszych słowiańskich demonów. W związku z zainteresowaniem poprzednim filmem poświęconym mitologii słowiańskiej kontynuujemy temat. Kikimora. Żeński szkodliwy duch tomowy. Szczególnie znany na terenach Rusi. Jak w przypadku większości demonów słowiańskich, kikimora powstała z poronionego płodu, dziecka zmarłego tuż po porodzie lub nagle zmarłej kobiety. Większa część aktywności kikimory polega na przędzeniu i dzierganiu koronek. Ukazywała się głównie nocą. Furkot jej wrzeciona uznawany był za zły znak, zwiastujący nieszczęście. Żywot uatrakcyjniały sobie poprzez psoty w postaci budzenia niemowląt, plątanie przędzy czy dokuczanie kurom. Leszy, opiekuńczy demon lub duch lasu, będący jego panem oraz władcą zwierząt w nim żyjących. Leszy był szczególnie nieprzychylny myśliwym i drwalom, którzy wyraźnie naruszali jego ekumenę. Najczęściej ukazywał się jako z grubsza człowiekokształtna istota. Starzec z brodą, czasami jednooki jak cyklop, osobnik o nienaturalnie bladej twarzy. Potrafił zmienić swoje rozmiary w zależności od wysokości drzewostanu. Dawniej miejsce, gdzie zaobserwowano obecność Leszego lub przejawy jego działalności, uznawano za sanktuarium, do której części lasu nie wolno było wchodzić, a przede wszystkim wyrządzać szkód. Południca. Ten demon kobiecy niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo dla tych, którzy w samo południe podczas upalnych dni odważyli się pracować w polu. Niezmiennym elementem jej towarzyszącym był sierp, którym zabijała swoje ofiary, oraz zarzucony na plecy worek na porwane dzieci. Uważano, że południcami stawały się kobiety, które umarły przed lub krótko po ślubie. Jeśli południca napotykała odpoczywającego w słońcu żniwiarza, śpiącego nieosłoniętego żadnym cieniem, dusiła go lub dotkliwie parzyła. Latawiec. Dusze poronionych dzieci oraz wisielców. Jak większość demonów powstałych z dzieci zmarłych przed nadaniem imienia ochronnego. Mało wiemy o wyglądzie tego demona ze względu na jego skryty tryb życia. Przez większość czasu przebywał ukryty w cieniu. Latawiec ukazywał się najczęściej pod postacią wielkich czarnych ptaków. Zmora. Demon narodzony z duszy grzesznika, osoby potępionej lub bezpodstawnie skrzywdzonej. Człowiek obrażony za dnia mógł mścić się i nękać sąsiadów jako nocna mara. I to nieświadomie. Wraz z nastaniem chrześcijaństwa pojawiły się teorie, według których przekręcenie imienia przy chrzcie lub wypowiedzenie na łożu śmierci zmoraś Mario zamiast zdrowaś Mario wskazywało duszę na wieczny byt pod postacią Mary. Zmora, inaczej nocnica, często męczyła zwierzęta i sprowadzała na nie pomór. Zmory ponadto dusiły ludzi we śnie i piły ich krew. 5. Rusałka, urodziwy demon kobiecy, którego siedliskiem nie były jedynie zbiorniki wodne. Wyróżnia się rusałki wodne, polne i leśne. Rusałki były niezwykle piękne, swoim wyglądem kusiły mężczyzn, a następnie bawiły się nimi, tańczyły i śmiały tak długo, aż ich gość zmarł. Bywały też opowieści o tym, jak rusałka załaskotała na śmierć chłopca. 4. Mamuna, szkodziły głównie ciężarnym kobietom i położnicom poprzez porywanie niemowląt i podmienianie ich na swoje, często upośledzone bądź brzydkie dzieci. Dzieci zamienione przez mamunę nazywano podrzutkiem lub odmieńcem ze względu na wcześniej wspomniane ułomności i brzydotę. Mamuny zamieszkiwały podmokłe tereny, mamunami stawały się kobiety zmarłe w ciąży lub tuż po porodzie. Również te demony najczęściej widywano jako stare, brzydkie kobiety o długich, rudych bądź brązowych włosach i równie długich piersiach. 3. Utopiec. Utopcem stawał się człowiek, który popełnił samobójstwo poprzez utopienie się. Taki osobnik nie mógł zaznać spokoju, dopóki nie wciągnął pod wodę kogoś, kto mógłby zająć jego miejsce. Wiara w demony wodne wpływała z instynktu samozachowawczego ludzi. Historie o utopcach miały ochronić ludzi od przypadkowych utopień poprzez większą uwagę podczas przebywania w pobliżu akwenów wodnych.
Dwa, strzyga. Strzyga rodziła się jako dziecko z dwiema duszami, dwoma sercami i podwójnym szeregiem zębów. Demon ten charakteryzował się nieproporcjonalnie dużą głową względem ciała, czerwonymi ślepiami, ostrymi kłami oraz szponami, podobnymi do ptasich. Strzygi były niezwykle szybkie i zwinne. Mimo swych małych, niepozornych rozmiarów były również bardzo silne. Bez trudu powalały dorosłego mężczyznę czy krowę. Stwory w nocy polowały, a w dzień spały. Najprostszy sposób na zabicie strzygi to spalenie jej na stosie, kiedy ta jest pogrążona we śnie. Jeden licho demon, którego celem bytu jest uprzykrzanie ludziom życia. Mało kto miał nieprzyjemność zobaczenia licho, lecz jego złośliwe postępki mogły dotknąć każdego. Dlatego strach przed nim był wielki. Podczas swej wędrówki i poszukiwania miejsc, gdzie ludziom dobrze się wiedzie, ta demoniczna staruszka z czystej złośliwości zsyłała na ludzi choroby, a w gospodarstwach powodowała pomór bydła. Licho nigdy nie śpi i w przeciwieństwie do innych słowiańskich demonów, licha nie dało się w żaden sposób przekupić i zmusić do odejścia. Dodatkowo legendy głoszą, że na terenie wsi Licheń Stary nad jeziorem Licheńskim w czasach przedchrześcijańskich znajdowała się świątynia ku czci licha, gdzie aktualnie odbywają się pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Boleściwej. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!